Kobiece Ekstraligi sezonie 2018-2019 to następujące spotkania, mecz, którego za chwilę będziemy... Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Medyk TV. Dzisiaj na żywo dla Państwa będziemy relacjonować mecz o mistrzostwo Ekstraligi Kobiet. Czwarta kolejka, szlagierowe spotkanie pomiędzy zespołem Medyka Konin i Czarnych Sosnowiec. Medyk zajmuje w tabeli pierwsze miejsce z dorobkiem 9 punktów. Na drugim miejscu są właśnie Czarni. Na trzecim AZS PWSZ Wałbrzych, również z 9 oczkami. Górnik Łęczna zaledwie 5. pozycja, ale rozegrany tylko jeden mecz. Tabelę zamyka Polonia Poznań z 0 dorobkiem. W poprzedniej kolejce w derbach Wielkopolski Polonia przegrała na własnym stadionie właśnie z Medykiem Konin 11-0. Hatrykiem popisała się Gawrońska i młodziutka Kopińska. Dwie bramki dorzuciły Chudzik i Majda i jedno trafienie zaliczyła Pakulska. Skład drużyny gospodarzy: w bramce z numerem 12 Monika Sowalska, obrona od lewej strony to z numerem 2 Hayley Lukas, Julia Maskiewicz z numerem 4, z 16 Sandra Sałata, linię obrony uzupełnia z numerem 13 Klaudia Olejniczak, w linii pomocy z numerem 8 kapitan Natalia Chudzik, z 10 Natalia Pakulska, filar łączący obronę z pomocą to Gabija Getgaudajte. Tu ciekawa rzecz, ustawienie napastniczki właśnie na tej pozycji ze względu zabezpieczenia tyłów i z numerem 18 na prawej stronie pomocy Nicole Zając. W ataku Dominika Kopińska i z numerem 5 Nicole Kaletka. Na ławce rezerwowych Helińska, Łasicka, Gawrońska, Iwaniszyn, Majda, Stasiak i Kowtun. Trenerem zespołu gospodarzy niezmiennie Roman Jaszczak. Goście wystąpią w następującym ustawieniu. W bramce z numerem 48 Anna Szymańska. W obronie od lewej strony z numerem 6 Julia Wycisk, z 14 Dagmara Grad, z 7 Patrycja Fischerowa i z 4 Andrea Horwatowa. W pomocy na defensorze kapitan Joanna Operskalska z numerem 3. 10 Paulina Zawiślak i 11 Patrycja Chmirowa. Tu w środku na lewej jej pomocy z numerem 26 Martyna Wiankowska. Na prawej stronie z numerem 8 Patrycja Matla. Na szpicy Jessica Jaszek. Na ławce rezerwowych Martyna Małysa, Joanna Węcławek, Oliwia Ogierman, Karolina Wieczorek i Marta Cichosz. Trenerem zespołu gości jest Grzegorz Majewski. A mecz czwartej kolejki pomiędzy zespołem Medyka Konin a Czarnych Sosnowiec poprowadzi trójka sędziowska, gdzie arbitrem głównym będzie pani Ewa Augustyn. Na liniach będą jej pomagały Paulina Baranowska i Anna Wieczorek. To bardzo ważne spotkanie. Dzisiejsze przedpołudnie. Czwarta kolejka Ekstraligi Kobiet. W Koninie dzisiaj idealne warunki do rozegrania tych zawodów. Ciepło. Nie pada, doskonale przygotowana murawa. Trener Roman Jaszczak zwracał uwagę swoim zawodniczkom na pełną mobilizację, pełne skupienie. Tutaj najważniejsza będzie koncentracja od pierwszych minut i realizowanie zadań taktycznych, aby nie dać się tutaj zaskoczyć w dzisiejszym spotkaniu Czarnym Sosnowiec. Obie drużyny zmierzają już w kierunku płyty głównej boiska. Za minut kilka pani Ewa Augustyn na pewno rozpocznie to spotkanie. Mamy lekkie opóźnienie.
piękny hymn zespołu Medyka Konin. Oczekiwania są ogromne. Czterokrotny mistrz Polski. W tej dekadzie na pewno zdominowały kobiecy futbol w Polsce. Oby tą moc i siłę pokazały w dzisiejszym spotkaniu. Przełożyły to na piękne widowisko. I oby sięgnęły po komplet punktów. Drużyna gospodarzy. Czerwone trykoty, białe spodenki, drużyna gości, czarno-białe stroje, szachownica na koszulkach. Obie drużyny zameldowały się już na płycie głównej. Przywitanie obu zespołów. Szlagierowe spotkanie na stadionie imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego w Koninie. Zespół czterokrotnej mistrzyni Polski odejmie przed własną publicznością Czarny Sosnowiec. Jeszcze raz szybkie przypomnienie składów. Medyk w ustawieniu 4-4-2. Bramce Sowalska, w obronie Lukas, Maskiewicz, Sałata, Olejniczak, w pomocy Chudzik, Pakulska, Getgaudajte, Zając i w ataku Kopińska i Kalewka. Goście: Szymańska, Wycisk, Grad, Fischerowa i Chorwatowa, to jest linia obrony, pomocy Jankowska, Zawiślak, kapitan Operskalska, Mirowa, Matla i na szpicy Jessica Jaszek. Licznie zgromadzeni kibice, bardzo ciekawe widowisko, bardzo ciekawie zapowiada nam się tutaj to spotkanie. I już za moment zespół gości rozpocznie to spotkanie, które poprowadzi pani Ewa Augustyn. I pierwszy gwizdek arbitra rozpoczyna te zmagania czwartej kolejki kobiecej Ekstraligi. I rozpoczęły dynamicznie zawodniczki czarnych, że przebija się tam Jessica Jaszek, ale osamotniona. Sowalska bezbłędnie wybija do Natalii Chudzik, Pakulska spokojnie. Dobra piłka do młodziutkiej Kopińskiej, która już ma na swoim koncie 5 bramek. Atakuje wysoko pressingiem. Podłącza się w to wszystko jeszcze Kaletka. A Medyk próbuje tutaj zdominować tutaj od samego początku te zawody. No w tej chwili zawodniczki Medyka czekają cierpliwie, co zrobią zawodniczki gości. No i na pewno trzeba być bardzo skoncentrowanym od samego początku. Dobrze, Lukas. Dobra pomoc i asekuracja Natalii Chudzik. Piłka na aucie.
Chorwatowa. Przejęły medyczki. Dobrze Kaletka. Sałata. Dolejniczak. I medyk rozpoczyna swoją akcję prawą stroną boiska. Zając. Dzisiaj przesunięta do pomocy. Bardzo wybiegana zawodniczka medyka. Z piłka kierowana do Kopińskiej. Nie zdołała jednego panować, ale walczą zawodniczki z Konina. Piłka jednak na aucie i już rozpoczynają czarne. No, trafiła nam się tutaj rozśpiewana grupa fanów z Górnego Śląska, dopingująca bardzo zacięcie już od pierwszych minut tego spotkania. Hayley Lucas. Dobry pomysł Chudzik. Po raz kolejny Lukas. Pakulska w tej chwili, ta piłka nie dotarła do Kopińskiej, ale cały czas w posiadaniu medyczki. Dobrze tutaj swój błąd naprawiła Gabija Getgeldajte. Piłka już na lewej stronie. Natalia Chudzik do środka. Dobrze pograła z Kopińską. Będzie szansa na dośrodkowanie. Piłka w pole karne. No i to była pierwsza składna akcja, taka, która mogła zakończyć się strzeleniem bramki. I już swoją akcję rozpoczęły zawodniczki z Konina. Lukas. Do środka, Pakulska. Spokojnie do Chudzik. Kopińska, piłka jak po sznurku. Ale tutaj w tym ostatnim podaniu zabrakło nieco miejsca. A teraz dobra piłka z autu do Kaletki. Już jest w polu karnym, ale natychmiast potrojona. Świetny odbiór Kaletki, ale teraz Hayley Lucas wyraźnie się pomyliła na pamięć. Nie było tam niestety koleżanki. Irytuje się już od pierwszych minut trener Jaszczak. Nie tak miało to wyglądać od pierwszych minut. Miał tutaj być zmasowany atak na bramkę czarnych. Dobrze teraz Kopińska czubkiem buta zgrała to do Kaletki. Tutaj arbiter główna Ewa Augustyn dopatrzyła się przewinienia grającej z numerem 5 Nicole Kaletki. I od własnej bramki już rozpoczęła golkiper gości Anna Szymańska. Dobrze, Gabija Getgeldajte przejęła tą bezpańską piłkę. No i tam chyba była faulowana Nicole Zając. Jednak to w drugą stronę arbiter główna stwierdziła, że to jednak Zając przekroczyła przepisy. I to czarne rozpoczynają kolejną akcję. Tutaj już w polu karnym Jaszek. Musiała wycofać, ta piłka zablokowana. Szukają wolnego miejsca zawodniczki z Sosnowca. Piłka w pole karne i z najbliższej odległości Patrycja Chmirowa pomyliła się, nie trafiając w ogóle w piłkę. I czarny. Dobra piłka na lewą stronę. Dojdzie do niej Wiankowska. Wydaje mi się, że nic nie było. Arbiter główna tego spotkania jest innego zdania. I będziemy mieli stały fragment gry w okolicy pola karnego gospodarzy. Do piłki zmierza Chmirowa, która przed chwilą miała doskonałą okazję, aby zapisać się w protokole. Zdobywając bramkę, otwierającą w tym spotkaniu wynik. Na szczęście dla podopiecznych Romana Jaszczaka nie trafiła w ogóle w piłkę.
Pięć osób z Sosnowca robi hałas jak pszczoły w ulu, dośrodkowanie. I dobrze teraz piąstkuje Sowalska z największymi problemami tutaj. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale szczęśliwie dla zespołu z Konina nic z tej akcji nie wyszło. Będziemy mieć kolejny stały fragment gry. Z narożnika boiska po raz kolejny Chmirowa. Dośrodkowanie. I myli się tutaj z najbliższej odległości po raz kolejny zawodniczka z Sosnowca. A strzelała Andrea Horwatowa. 8 minuta meczu. Zawodniczki czarnych nieco ochłonęły po mocnym początku w wykonaniu zawodniczek Medyka. Teraz faulowała Kopińska. Nie zgadza się z decyzją arbiter głównej. Widać ogromny głód gry u tej zawodniczki, ale już rozpoczęły czarne. Dobre przejęcie, ale niepotrzebnie piłka wybita do tyłu. Nie mogą wyjść z własnej połowy zawodniczki z Konina. Trzeba uspokoić tutaj poczynania. Jest Gabi Agetgaudajte. Dobra piłka na... Dobry pomysł na zagranie piłki do Zając, ale wykonanie było nieco gorsze. Oddaliły na chwilę nieco piłkę od własnej bramki zawodniczki z Konina. Ale już tam się przedzierają zawodniczki z Górnego Śląska lewą stroną. Na chwilę znowu się udało przejąć, chociaż teraz niewiele brakowało. Lukas, daleka piłka do Kaletki. Nie opanowała tego żadna z zawodniczek. Piłka na aucie. Nie opuściła jednak boiska. Jest piłka w pole karnej. W tej chwili Kopińska będzie sam na sam. Strzela 1-0. 9 minuta. 6 bramka tej zawodniczki. Wspaniała akcja Cieszynka la Ronaldo po fenomenalnej akcji. 9 minuta. Otwarty wynik spotkania na korzyść Medyka Konin. Dominika Kopińska. Bardzo dobry ruch transferowy. Latem pozyskana z Grudziądza Dominika Kopińska. Tutaj rozpoczyna strzelanie w Koninie. Liczymy na więcej. Bez litości. Z zimną krwią skończyła tą akcję, wykorzystując błąd linii defensywnej czarnych. I to one muszą gonić wynik. Teraz trzeba się skoncentrować, bo czarne już są w polu karnym. 2-2 i teraz tutaj bezbłędnie Monika Sowalska. Naciskana tam przez Jessica Jaszek. Tutaj trzeba skupić się, nie popełniać jakichś takich błędów, które mogą być brzemienne w skutkach. Walczy Kaletka, ale to jest zagęszczony środek pola. Dobrze tutaj Zając przeja piłkę do Getgaudajte. Piłka po raz kolejny do Zając, jednak była za słabo podana. I przejęły zawodniczki gości. Dobrze Lukas, po raz kolejny do niej piłka. Krótko Schudzik, po raz kolejny Lukas. Ma dużo miejsca. No i teraz przeczytała ten zamiar Chmirowa. Muszą uważać zawodniczki Medyka. No i faul na Olejniczach w środkowej strefy boiska. To zawodniczki gospodarzy rozpoczną kolejną akcję. Getgaudajte do Pakulski. Lukas. Pakulska. Dobre przepuszczenie w zamyśle Natalii Chudzik, ale jest szybka strata. Dobrze teraz Pakulska wślizgiem zatrzymała tą akcję, chociaż cały czas w posiadaniu zawodniczki Sosnowca. I teraz dobrze, dobry powrót Kopińskiej. Chudzik na prawą stronę do Kaletki. Nie, piłka na aucie.
niezwykle groźna jest Dominika Kopińska. Bierze udział w każdej akcji ofensywnej. Ona szybko zaklimatyzowała się w zespole Medyka. A tymczasem swoją akcję lewą stroną boiska próbują konstruować zawodniczki Sosnowca. Złe wybicie i piłkę przyjęła Sałata. Maskiewicz. Niedokładne to podanie do Hayley Lucas. Trzeba wracać. Czarne się rozpędzają. Ale Gabija Getgaudaite bezbłędnie w defensywie. Tutaj nie była faulowana Kopińska. Po raz kolejny Czarni. Matla rozpędza się. Strzał z dystansu. Ale to było zbyt lekko zagrane, aby zaskoczyć Monikę Sowalską. Nie od własnej bramki Medyk. I zachowanie fair play. Na boisku leży Paulina Zawiślak. Będzie potrzebna interwencja sztabu medycznego. Wszystko to szybciej niż arbiter główna zauważyła Monika Sowalska, wybijając piłkę na aut. Zachowanie fair play. W tym czasie możemy jeszcze raz oglądać bramkę na 1-0. Strzelczynią tej bramki Dominika Kopińska. Szóste trafienie w tym sezonie. No, ucierpiała w tym starciu Paulina Zawiślak. Myśl przepisów musi opuścić boisko. I zachowanie fair play. Piłka znowu w posiadaniu Medyczek. Czarni przez chwilę w 10. No, Gabija, odnoszę wrażenie, tej nie za bardzo potrafi się odnaleźć w tym ustawieniu, chociaż rozumiemy zamysły trenera Jaszaka. Kaletka do Pakulski, strzał z dystansu, ale Szymańska bez najmniejszych problemów. Chorwatowa do Matli, ale już ją bardzo tutaj blisko pilnuje Lukas, nie pozwalając na rozwinięcie się tej akcji. Dobrze Pakulska, dribbling jak Dele Alli i nabicie tutaj zawodniczki grającej z numerem 3 Joanny Operskalskiej. Tutaj pozwoliło na takie zagranie. Dobrze Lukas do samego końca, opanowała piłkę, jest, udało się ją zagrać w pole karne, ale tam nie było żadnej z koleżanek. Piłkę przyjęła Szymańska, szybko uruchamiając lewą stronę. Przedziera się tam Wiankowska, ale już dobry powrót Gabii Getgaudaite. Jest bezbłędna na razie w tych zadaniach defensywnych. Będzie mieć pierwszą zmianę w zespole gości. Jednak musiała opuścić boisko Paulina Zawiślak. Coś poważniejszego. Na boisku za chwilę zamelduje się Marta Cichocz z numerem 19. Wymuszona zmiana już po pierwszym kwadransie gry. I kolejny raz bezbłędnie w zadaniach defensywnych Getgaudaite. Zmiana w zespole Czarnych Sosnowiec. Boisko opuściło Sałata. Dobra piłka. Kaletka do środka do Pakulskiej. Ruszają ze swoją akcją ofensywną zawodniczki z Konina, ale ta piłka, to prostopadłe podanie, nie znalazło żadnej z koleżanek. Teraz wybija Natalia Chudzik. Piłka z powrotem w
posiadaniu czarnych. Dobry powrót zając. Toma przy piłce do Kaletki. Zając na prawej stronie do Kopińskiej. Rozpędza się. Przed polem karnym szczupkiem buta zagrywała do samego końca. Może się podobać zaangażowanie, waleczność zawodniczek z Konina tutaj. Wszystkie zawodniczki wiedzą, o co grają. Nie chcą zawieść trenera Jaszczaka, który od pierwszych minut przy linii bocznej boiska podpowiada, przypomina o założeniach taktycznych, które trzeba realizować w tym spotkaniu, aby ten mecz zakończył się wygraną medyczek. A tymczasem już czarne w polu karnym, dośrodkowanie. Spokojnie Maskiewicz. Oddaliły zawodniczki medyka to zagrożenie. I z autu drużyna z Górnego Śląska. Dobrze, Kaletka rozpędza się, tylko Kopińska do niej kierowana piłka jest, pogubiła się nieco w tym dribblingu. Nie opanowała tej piłki w pełnym biegu. Szkoda, bo byłaby naprawdę piękna akcja i szansa na drugą bramkę. Już tutaj pressingiem próbują zawodniczki z Konina, ale to tylko na chwilę. Muszą przegrupować formację, bo dużo miejsca zostawiają zawodniczkom czarnych. Szczęśliwie ta piłka tutaj, za dużo zabawy tutaj. Piłka cały czas w posiadaniu zawodniczek z Konina, jednak może się to w pewnym momencie źle skończyć. Mam piłka wybita na ślepo, znowu w posiadaniu gości. Teraz z autu grę rozpocznie medyk. Zając. Olejniczak. Kopińska do środka. Przywilej korzyści. Gabija niedokładnie w tej chwili na lewą stronę. Olejniczak, Getgaudajte, Sałata, Maskiewicz, piłka jak po sznurku, a teraz niepotrzebny za mocno tutaj do Hejlej, chociaż opanowała tą piłkę. Kaletka. Maskiewicz. Nie zorientowała się Chudzik w zamyśle Kopińskiej. I od własnej bramki golkiper gości Anna Szymańska. Chorwatowa. No czarne tutaj jakby nie mają pomysłu specjalnie. Górna piłka do Matli, ale nic z tej akcji nie wyszło. Kontynuują zawodniczki z Sosnowca. Teraz przypadkowy strzał. I w tej akcji tutaj do samego końca Monika Sowalska. Od własnej bramki Sowalska rozpocznie kolejną akcję medyka. Też tutaj po tym strzale przypadkowo Jessica Jaszek mogła znaleźć się w dogodnej sytuacji, aby doprowadzić do wyrównania stan rywalizacji. Teraz nie najlepsze wybicie Sowalskiej. Przejęły zawodniczki czarnych na spalonym Jaszek. Musi ten element gry poprawić Monika Sowalska. Gry nogami, dalekie wybicia. Ale
O tym za moment, bo teraz medyczki rozpędzają się. Dobra akcja i brakuje tego ostatniego podania. Nie dotarła piłka do Kopińskiej i tymczasem próba prostowadłego podania od Chmirowej mogła otworzyć drogę do bramki Czarnym. Faulowana w tej chwili Pakulska, nie zgadza się z tą Ewa Augustyn. Potknęła nam się grupka kibiców Sosnowca. Kopińska. Faulowana, wydaje mi się, jest przywilej korzyści. Pakulska do Kudzik, sam na sam. Będzie próba strzału. Jest 2 do 0. 23 minuta. Nicole Kalecka podwyższa prowadzenie zespołu czterokrotnych mistrzyń Polski. 2 do 0 na stadionie miejskim imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego w Koninie. Ogromna euforia i szał na trybunach w Koninie. Nie pamiętam, kiedy było tak głośno tutaj na tym stadionie. Prawie 3000 kibiców zgromadzonych w dzisiejsze przedpołudnie. I teraz na pewno będzie łatwiej podopiecznym Romana Szaka. Dobrze, Kopińska faulowana. Tutaj będzie mieć pierwszą karę indywidualną. Żółta kartka dla grającej z numerem 14 Dagmary Grad. Wydaje mi się, że tutaj błąd popełniła sędzina Ewa Augustyn. Powinna pokazać kartkę, ale innego koloru, Dominika Kopińska. Ograła tutaj defensorki czarnych, wychodziła już sam na sam, co prawda daleko od bramki, ale była już, to piłka już wyznaczała linię spalonego. Wydaje mi się, że błędna decyzja, o tym na pewno w kontrowersjach po spotkaniu. No, Roman Jaszczak wróci do tej sytuacji. A tymczasem lewą stroną czarne. Próbowała lewą stroną Marta Cichosz, która pojawiła się po pierwszym kwadransie na boisku w wymuszonej zmianie, gdy Paulina Zawiślak musiała opuścić boisko. Już szybko rozpoczęły zawodniczki czarnych, aby złapać tu jakiś kontakt. Będzie sam na sam Patrycja Matla z Moniką Sowalską. Świetna interwencja Moniki. Ogromne brawa należą jej się za tą interwencję. Nie łapią kontaktu zawodniczki czarnych. Cały czas zero z tyłu. Będą miały zawodniczki czarnych szansę z rzutu rożnego. Chmirowa będzie dośrodkowywać tą piłkę. To jest problemami Sowalska, ale piłka już poza polem karnym. Po raz kolejny wrzutka w pole karne. Tutaj co robi obrona? Na szczęście na spalonym zawodniczki czarnych. Sowalska. Z akcją tutaj ruszają już zawodniczki czarnych. W tej chwili Wiankowska. Mylą się tutaj zawodniczki medyka. Trzeba uspokoić tutaj. No, ta próba dośrodkowania strzału. Bardzo łatwa do przeczytania przez Sowalską. Ale za dużo błędów takich indywidualnych popełniają defensorki medyka, żeby nie zostały za to skarcone.
Mecz toczy się tutaj dzisiaj w bardzo dobrym tempie. Urwatowa do Cichosz. Po raz kolejny Cichosz, ale myli się z najbliższej odległości i od własnej bramki grę rozpoczną zawodniczki gospodarzy. Prawie dwa kwadranse gry za nami, 2-0 na stadionie miejskim w Koninie. Drużyna Medyka prowadzi po golach Kopińskiej i Kaletki w meczu czwartej kolejki Ekstraligi Kobiet. W meczu na szczycie, gdzie lider podejmuje przed własną publicznością wicelidera. Szlagierowe spotkanie w Koninie jak na razie nie zawodzi. Mecz rozgrywany w bardzo dobrym tempie. Chorwatowa dobrze tutaj blokowała Chudzik i z autu zawodniczki z Górnego Śląska. Dojdzie do tej piłki Matla, ale świetną interwencją popisała się tutaj Julia Maskiewicz, a teraz piłka już po drugiej stronie boiska. Walczyła tam dzielnie Dominika Kopińska. Piłka była jednak zbyt mocna, aby można było ją przejąć. Dużo przypadkowych podań, jakichś takich akcji, które nie do końca są przemyślane. Zawodniczki z Sosnowca wiedzą, że tutaj nie będzie łatwo w tym meczu. Chciałyby na pewno zdobyć bramkę kontaktową, aby móc tutaj pomyśleć o jakimkolwiek korzystnym rezultacie. A tymczasem Pakulska faulowała w środku pola Operskalską. Ale już wszystko w porządku. Od rzutu wolnego rozpoczną zawodniczki czarnych. Dobre tutaj przejęcie. I faulowana Kaletka. Taktyczny faul. Zawodniczki z Konina nie poszły z kontrą. Trener Jaszczak pomimo dobrego wyniku cały czas niespokojny. Przekazuje jakieś uwagi swoim podopiecznym. Piłka cały czas w boisku. Chudzik do Kopińskiej. Złe zagranie, ale walczy cały czas do samego końca. To może się podobać. Pressing. Opanowały to zawodniczki Medyka. Nie opłaciła się walka do końca. Piłka na aucie w okolicy pola karnego. Gości zostawia tą piłkę Lukas. Chudzik w pole karne. Kaletka do Kopińskiej. To nie koniec akcji jest. Powróciła się Gabija, ale wychodzą zawodniczki czarnych. Chmirowa. Dobre przejęcie. Olejniczak, ale to tylko na moment. Prostopadłe podanie. Wyczyści to wszystko Sałata. Bez kalkulacji na aut. Z dobrą asekuracją. I szybkie przejęcie zawodniczek grających w czerwonych strojach. Sfaulowana Getgaudaitę. Nominalna napastniczka dzisiaj z wiadomych względów ustawiona przez Romana Jaszczaka jako taki łącznik między linią obrony a formacją pomocy. Jak na razie dobrze radzi sobie w tej roli. Chociaż odnoszę wrażenie, że chciałaby razem z Kopińską
występować dzisiaj w ataku. I od rzutu wolnego kolejną akcję rozpoczną zawodniczki Medyka. Kapitan Natalia Chudzik dośrodkowuje w pole karne. Getgaudaj to oddaje strzał. Do samego końca nam jeszcze Kopińska walczyła o piłkę. Bo ta siatka już nie miała jak zagrać z tak ostrego kąta. Dużo biega, dużo widzi. Ta młodziutka zawodniczka bardzo perspektywistyczna w kontekście walki o najwyższe laury. I kolejną akcję rozpoczynają zawodniczki z Sosnowca. Ale tak bez przekonania, bez wiary. Dobrze są dzisiaj poukładane zawodniczki z Konina. Tej nieustannie Roman Jasza koryguje ustawienie zawodniczek Medyka. Fischerowa ma dużo miejsca. Cały czas zawodniczki z Sosnowca, ale ta piłka niedokładna do samego końca powalczyła Olejniczak i od własnej bramki grę rozpocznie Monika Sowalska. Krótko, Sowalska. Z zawodniczkami z defensywy. Teraz nie najlepsze wybicie do kaletki, ale podłączyła się w pressingu Pakulska. Nie mają pomysłu, jak tutaj zagrozić bramce Sowalskiej zawodniczki czarnych. Próbują różnych rozwiązań. Ta piłka gdzieś na lewe i prawe skrzydło dochodzi, ale brakuje strzału. Taki strzał jak w tej chwili to Monika Sowalska może bronić całymi dniami. 35. minuta na zegarze, na tablicy wyników 2-0 na Stadionie Miejskim imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego w Koninie. Medyk prowadzi z czarnymi Sosnowiec 2-0 po bramce Kopińskiej z 9 minuty i Kaletki z 23, a tymczasem przejęcie w środku pola zawodniczek z Sosnowca do samego końca Zając. Dobry powrót i z autu grę rozpoczną zawodniczki czarnych. Dobra sekuracja, po raz kolejny Zając. Za dużo miejsca zostawiają zawodniczki Medyka gościom, przez co próbują kąsać, ale teraz świetnie tam się przedziera Dominika Kopińska. Widać świeżość, ogromną wolę tutaj walki i zaangażowanie. To może się podobać. Dobre przejęcie w tej chwili, ja myślałem, że przejmie to Chudzik i swoją akcję tutaj przyspieszają zawodniczki Sosnowca. No brakuje tego ostatniego podania w wykonaniu zawodniczek Sosnowca. Próbują różnych wariantów, jak na razie bezskutecznie. Chociaż obrona dzisiaj Medyka Konin, pomimo tego, że jest zero z tyłu, nie wystrzegła się błędów indywidualnych. Dobrze Pakulska tutaj blokuje Chorwatową, a jednak piłka cały czas w posiadaniu zawodniczek z Górnego Śląska. Zablokowana teraz przez medyczki. Tam próba posłania piłki do Jessiki Jaszek. I dobrze Sałata Kopińska.
co tam się stało. W tej chwili faulowała Nicole Zając. I od rzutu wolnego kolejną akcję będą próbowały zamienić na bramkę zawodniczki Sosnowca. Dośrodkowanie, ale zbyt głęboko. Pewnie wszystko przeczytała Sowalska, która już wybiciem uruchomiła Chudzik, ta do Kopińskiej. Miała na wolnym polu Nicole Kaletkę. Kolejna żółta kartka. Julia Wycisk ukarana żółtym kartonikiem. Julia Wycisk, numer 6. Nie radzą sobie defensorki czarnych z bardzo dynamicznie poruszającą się Dominiką Kopińską, która jednak w tej sytuacji myślę, że mogła zachować się nieco lepiej. Na wolnym polu Nicole Kaletka. No ale jest to bardzo młoda zawodniczka. Na pewno trener Roman Jaszczak oszlifuje ten diament. Chudzik w pole karne. Wyszły obronną ręką zawodniczki Sosnowca. Chmirowa. Ale nie, cały czas z problemami nie mogą zawodniczki Sosnowca opuścić swojej połowy. Matla faulowana w tej chwili przez Chudzik. I żółtą kartkę. Zobaczyła w tej sytuacji Natalia Chudzik, kapitan konińskiego zespołu. Zaostrzyło nam się nieco to widowisko. A sędzia Ewa Augustyn ma świadomość, jakie widowisko dzisiaj przyszło jej prowadzić. To szlagierowe spotkanie czwartej kolejki Ekstraligi Kobiet w Koninie. Zespół Medyka prowadzi 2-0, a tymczasem czarne, piłka w pole karne. Dobrze to wszystko przeczytała Getga Odajte, dobitka bardzo niecelna. I od własnej bramki rozpocznie Sowalska. 5 minut do zakończenia regulaminowego czasu pierwszej części spotkania. Gorąca atmosfera dzisiaj na trybunach. Przedłużyła to wybicie Gabija Getgaudaite, ale cały czas tutaj jeszcze czarne próbują złapać kontakt. Jaszek do środka, będzie groźnie. Nie fauluj tam, świetnie poradziła sobie w tej sytuacji Nicole Zając, dobry powrót. Oddaliła na chwilę zagrożenie, cały czas piłka w posiadaniu Sosnowcy, zawodniczek Sosnowca, ale trzeba tutaj się skupić jeszcze i powalczyć piłkę na aucie. Wycisk do Cichosz, faulowana w tej sytuacji Nicole Kaletka. I to zawodniczki z Konina ze stałego fragmentu gry rozpoczynają kolejną akcję. Piłka do Kopińskiej. Nie zdołała opanować, ale przejęła to Pakulska, która rozrzuca tą grę na lewą stronę. Chudzik do Kaletki, która była faulowana tuż przed polem karnym. I będziemy mieli jeszcze tutaj w końcówce pierwszej części gry szansę zobaczyć być może kolejne bramki. Zmierza grająca z numerem 18 Nicole Zając.
i Natalia Chudzik. Gwizdek sędziego, strzał techniczny, ładnie uderzona piłka, jednak Anna Szymańska nie miała większych problemów z obroną tego strzału. Kaletka nie bardzo ma komu zagrać, lekko tutaj przyblokowana, straciła piłkę. Tam jakiś uraz chyba po tym zderzeniu z Kaletką. Gotowy już sztab medyczny Czarnych, aby pojawić się na boisku. Ucierpiała w tym starciu Julia Wycisk, żółtą kartką ukarana, natomiast Nicole Kaletka przerzutów, jakiegoś takiego chaosu w końcówce pierwszej części spotkania. Zawodniczki medyka myślami już w szatni. Prowadzą w arcyważnym meczu przed własną publicznością 2-0. Teraz faulowana Kaletka. Została do zakończenia pierwszej części spotkania. Chyba że pani Ewa Augustyn doliczy coś tutaj do tej pierwszej części. Zając, dobra piłka w pole karne. Chudzik przedłużyła, tam szuka Kopiński, to nie koniec akcji. Olejniczak rozpędza się jeszcze w pole karne, wpadła tam, ale nie bardzo wiedziała, komu ma zagrać, i ostatecznie piłkarki medyka nie skleiły nic z tej akcji. Jeszcze piłka na aucie. Przyjęła to wszystko Julia Wycisk. Kolejny aut. Minuta doliczona do regulaminowego czasu gry. Chudzik w pole karne, będzie Kopińska miała doskonałą szansę. Ucierpiała w tej sytuacji Dominika Kopińska. Ale już wszystko w porządku. Wydaje mi się, że tam jakiś mały skurcz. A w tej chwili arbiter główna pani Ewa Augustyn kończy pierwszą część spotkania czwartej kolejki Ekstraligi Kobiet. Dla tych Państwa, którzy nie widzieli bramek
W tej chwili nasz realizator pokazuje w 9 minucie bramkę na 1-0 zdobyła Dominika Kopińska, bezlitośnie wykorzystując błąd defensywy czarnych, a w 23 minucie na 2-0 podwyższyła Nikolka Letka. A ja już teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam na drugą część spotkania pomiędzy Medykiem Konin a Czarnymi Sosnowiec.
Ja się uruchamiam. Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Medyk TV. Zapraszam na drugą część spotkania czwartej kolejki Ekstraligi Kobiet pomiędzy zespołami Medyka Konin a Czarnymi Sosnowiec. Pierwsza część tego spotkania zakończyła się wynikiem 2-0 dla Medyka. Bramki w 9 minucie zdobyła Kopińska, w 23 podwyższyła na 2-0 Nicole Kaletka. Medyk Konin podejmuje na własnym terenie Czarnych Sosnowiec. Do drugiej odsłony rywalizacji obie ekipy podeszły bez zmian. Nie mamy żadnych zmian w przerwie. Zawodniczki z Sosnowca na pewno będą chciały tutaj szybko zdobyć bramkę kontaktową, a tymczasem dobrze tutaj przy piłce Kopińska do Kaletki. Łaj, niewiele brakowało, aby udało się przejąć tą piłkę i byłaby świetna okazja, aby podwyższyć stan rywalizacji. Pogubiła się w tej sytuacji Zając, ale naprawiła swój błąd. Dobrze, Kaletka do środka, do Pakulskiej. Rozpędza się. Piłka na lewą stronę do Chudzik. Dośrodkowanie w pole karne, jednak niecelne. Przedziera się tam jeszcze Pakulska. I bez większych problemów Szymańska rozpoczyna kolejną akcję szybkim wybiciem. Matla. Biankowska. Pilnowana przez Zając. Bardzo ładny odbiór. I piłka w posiadaniu Medyczek. Zając. Faulowana w tej sytuacji. I akcję rozpoczną zawodniczki z Konina. Olejniczak. Daleka piłka do Kopińskiej. Przedłużenie głową. Walczy Kaletka. Dobrze Kopińska. Powalczyły dziewczyny i będzie groźnie. Kaletka tuż przed polem karnym odgrywa do nabiegającej Hayley Lucas. Dobra akcja. Piłka jeszcze nie opuściła boiska i nie opuści go. I nabita w tej chwili. Zając przez Julię Wyciski. Rozpoczną zawodniczki Sosnowca. Dobry powrót. Zając. Olejniczak. I out dla drużyny z Konina. Tutaj wydaje mi się, że Jessica Jaszek nieco sobie pomogła. Sędzia pozwoliła grać dalej, walczy Sałata. Zaostrzyło nam się tutaj spotkanie i będzie faul dla zespołu z Górnego Śląska. I odnoszę wrażenie, że pani Ewa Augustyn ma coraz mniejszą kontrolę nad tym, co się dzieje na boisku. Mirowa. Bezpośredni strzał. Sparowała to nieco Sowalska. Na raty, ale pewnie. Sowalska. Pakulska przedłużyła tą piłkę i wychodzi sam na sam Kopińska. Pilnują tylko Julia Wycisk. I karny będziemy mieli w tej sytuacji. Wydaje mi się, że tu jest błąd arbiter głównej. Na pewno zobaczymy to na powtórce. Z mojego stanowiska komentatorskiego wydaje mi się, że Dominika Kopińska wychodziła już sam na sam z Anną Szymańską, że była faulowana i powinien być odgwizdany rzut karny.
ale o tym później, bo to w kolejnej akcji przedzierała się tam Nicole Kaletka. Ale po raz kolejny Ewa Augustyn podjęła inną decyzję niż to, co wszyscy widzieliśmy. Gedgaudaitė. Dobrze Kopińska. Tym razem niecelnie do Chudzik, ale walczy Gedgaudaitė. Kopińska. Świetna wymiana. Będziemy mieć szansę na 3-0. Niepotrzebny. Nie wiem, co ona zrobiła, czemu chciała podawać koleżance. To powinno być 3-0. Nie wiem, co zrobiła ta młodziutka zawodniczka. W tej chwili po raz kolejny pani Ewa Augustyn pokazuje, że nie radzi sobie w prowadzeniu tych zawodów. Anna Szymańska. Podbiegła bardzo szybko do zawodniczki Medyka Konin z jakimiś pretensjami. To Nicole Kaletka. Bez żadnej kary indywidualnej. Doskonałą sytuację przed chwilą miała Dominika Kopińska. Szkoda, że nie zamieniła tego na bramkę. Już zespołowi z Konina na pewno grałoby się tutaj o wiele, wiele łatwiej. Zaostrzył nam się ten mecz. Więcej fauli w drugiej części spotkania niż gry. I od rzutu wolnego Lukas. Olejniczak na prawą stronę do Zając. Ta utrzymała się przy piłce. Nieudany dribbling, ale dobra sekuracja. Olejniczak i piłka cały czas w posiadaniu zawodniczek z Konina. Z autu Zając do Kopińskiej. Ale nie tak planowały rozegrać tą akcję zawodniczki Medyka. Lukas. Maskiewicz. Piłka kierowana do Kopińskiej po raz kolejny, ale zorientowały się w tej akcji zawodniczki z Górnego Śląska. I większą liczbą zawodniczek w końcu zaatakowały zawodniczki czarnych. Już jest pole karne, dośrodkowanie. Ale świetnie ustawiona linia defensywna. I golkiper gospodarzy Monika Sowalska. Dalekie wybicie do Kopińskiej. I próba pressingu w wykonaniu czterokrotnych mistrzyń Polski. A drużyna z Sosnowca bez argumentów. Jak dotąd i tak nie można grać, jeżeli chce się zdobywać najwyższe laury. Walczy Chudzik do samego końca. I z autu grę rozpoczną Koninianki. Zamieszanie w polu karnym. I Szymańska na aut. Thank you.
nie mogą tutaj opuścić swojego pola karnego zawodniczki z Sosnowca. W tej chwili Kopińska bardzo ładnie powalczyła piłkę i wywalczyła rzut rożny. 55 minut gry za nami. Na tablicy wyników cały czas wynik 2-0 dla drużyny Medyka Konin. Bramki w 9 minucie zdobyła Dominika Kopińska, w 23 Nikolka Letka. Dośrodkowanie, Chudzik w pole karne, próba przewrotki, składała się tutaj Nikol Zając. No i teraz taktyczny faul Julii Maskiewicz pozwoli na ustawienie formacji. A grę już rozpoczęły zawodniczki z Sosnowca. Z autu, ale niedokładnie, walczy tam jeszcze Jessica Jaszek. Ucierpiała w tej akcji jedna z zawodniczek Medyka. I będzie potrzebna interwencja sztabu medycznego. I z autu zespół czarnych. Piłka skierowana w pole karne, ale nie było tam żadnej z zawodniczek. Dobrze utrzymała się przy piłce w tej chwili Kopińska. Przypadkowo zgrana piłka. I bez problemów zorientowała się w tym wszystkim Sowalska, chociaż w tej chwili nie najlepsze wybicie, błąd. Przejęła to wszystko Wiankowska. Piłka do Jaszek. I spalony. Po raz kolejny brawa dla linii defensywnej zespołu Medyka Konin. A muszą być skoncentrowane zawodniczki Medyka do samego końca. A w tej chwili faulowała Natalia Pakulska. Chmirowa będzie zagrywać tą piłkę w pole karne swoim koleżankom. Płasko. Dobra piłka, wybijają zawodniczki Medyka. W tej chwili świetnie tutaj wpisała się ładnym zagraniem Nikolka Letka. Dużo przypadkowości, ale wyszły ostatecznie zawodniczki Medyka z własnej połowy. Ale piłka jest w tej chwili w posiadaniu czarnych. Szymańska. Daleka piłka do Wiankowskiej, dobrze Zając. I Lukas spokojnie. Pakulska, po raz kolejny Lukas, lewą stroną boiska. Piłka kierowana do Chudzika, opanowała tą piłkę. Walczy do samego końca, jest dośrodkowanie, mogła, jest, mamy 3-0. Nikolka Letka, 60. 60 minuta spotkania.
Godzina gry za nami. 3 do 0. Pisała się Nicole Galetka. W Koninie euforia na stadionie imienia Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego. Ogromne emocje, radość. Zadowolony w końcu trener Roman Jaszczak. Dobra akcja od samego początku. Tutaj warto podkreślić dobre zagranie Hayley Lucas. Powalczyła tam jeszcze Natalia Chudzik, która popisała się asystą, a Nicole Kaletka bez litości podwyższa wynik po spotkania na 3 do 0, po raz drugi wpisując się na listę strzelczyń. Trener Roman Jaszczak szykuje tutaj jakąś zmianę. Kończy rozgrzewkę i przywołana już do niego najbardziej doświadczona zawodniczka Anna Gawrońska. Prawdopodobnie za moment zamelduje się na płycie boiska. Tymczasem dobre przejęcie zawodniczek z Konina. Dobra piłka do Kaletki, strącenie główką. Dobrze walczy dzisiaj o każdą piłkę. I od własnej bramki zawodniczki z Górnego Śląska. Wycisk. Rozpędzają się zawodniczki z Sosnowca. Ale bardzo niedokładne są zagrania w wykonaniu zawodniczek grających w czarnych strojach. Za automedyk. No, faulowała teraz Getgaudaitę. Martę Cichosz. No i gdzieś tutaj w okolicy pola karnego medyka będziemy mieli stały fragment gry. Do piłki już się zmierza Chmirowa. Kosztowne. 63. minuta spotkania. No, wszystko spokojnie obserwowała Monika Sobalska. Mocno bita piłka w pole karne. Żadna z koleżanek nie udało jej się oddać celnego strzału, który mógłby zaskoczyć Monikę Sobalską, która w tej chwili będzie wybijać piłkę dalekim wykopem. Będzie mieć zmianę za moment w drużynie czterokrotnych mistrzyń Polski. Za chwilę na boisku zamelduje się Anna Gawrońska, o czym mówiłem chwilę wcześniej. I po raz kolejny Ewa Augustyn podejmuje niezrozumiałe decyzje. Atakują czarny. Strzał, ale bardzo, bardzo niecelny. Z okolicy 18 metra schodzi Dominika Kopińska. A jednak to Nicole Kaletka opuści boisko. Nicole Kaletka opuszcza boisko po dostaniu dwóch bramek w dzisiejszym spotkaniu. Na boisku pojawiła się Anna Gawrońska, zaczyna numer 9. Z dziewiątką Gawrońska, najbardziej doświadczona w talii Romana Jaszczaka, zawodniczka.
która na pewno tutaj będzie chciała się dzisiaj zapisać w protokole i postraszyć Annę Szymańską. Dużo walki w środku pola. Nieco chaotycznie to wszystko wygląda. A teraz dosyć dobrze poradziły sobie z tą akcją czarnych medyczki. To one rozpoczną kolejną akcję z autu już na połowie rywala. Lukas do Gawrońskiej. Pierwszy kontakt z piłką. Get Gaudajte, ta niedokładnie. A po raz kolejny Lukas, Gawrońska. I kolejny aut. Chudzik do Gawrońskiej. Zdołał opanować, jest w polu karnym. Walczy tam z Chorwatową. I kolejny aut, tym razem bliżej, w okolicy pola karnego. Kopińska przedziera się, była faulowana i będzie mieć rzut karny. 66. minuta. Dominika Kopińska faulowana w tej sytuacji. A Natalia Chudzik postara się zamienić ten rzut karny na bramkę. 67. minuta spotkania. Czekamy na gwizdek pani Ewy Augustyn. Chudzik czy Szymańska? Bezbłędnie. Piękny strzał odbity od słupka. Precyzyjne uderzenie, 67. minuta. Kolejne, czwarte już trafienie dla medyka. Kolejny tym razem rzut karny wykorzystała Natalia Chudzik. Natalia Chudzik. Zamieniła ten rzut karny na bramkę. 4-0 w tej chwili w Koninie w meczu na szczycie. Ale zawodniczki medyka nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Mają tutaj apetyt, aby podwyższyć jeszcze wynik tego spotkania. Już w tej chwili zawodniczki z Sosnowca marzą o tym, żeby ten mecz się zakończył. Nie tak zakładały, że potoczy się to spotkanie. Dobra dyspozycja zawodniczek trenera Jaszczaka, ale nie rezygnują jeszcze sosnowiczanki. W tej chwili Jaszek do samego końca. Sałata Sokurowa jeszcze powalczyła. Hayley Lukas, ta piłka nie opuściła boiska i już rozpędzają się zawodniczki medyka Konin, chociaż w tej chwili przerwana gra, leży jedna z defensorek medyka na murawie. To Natalia Pakulska. Ale wydaje się, że wszystko w porządku. Przywołana do trenera Jaszczaka Klaudia Łasicka. Oznacza to, że będziemy mieli kolejną zmianę w zespole medyka Konin. Zając do Gawrońskiej. Ta nie udało jej się opanować piłki. Olejniczak w tej sytuacji fauluje. Dobre przejęcie Pakulskiej. Niezrozumiała decyzja
głównej. Tutaj wydaje mi się, że Julia Maskiewicz wybiła najpierw piłkę, a dopiero później trafiła w nogę zawodniczkę Czarnych. To Joanna Operskalska ucierpiała w tej sytuacji. I to zespół Czarnych będzie chciał zdobyć bramkę honorową. Chorwatowa strzał z dystansu, ale bardzo ładną interwencją podpisała się Monika Sowalska. Dzisiaj bezbłędnie. W 25 minucie również świetną interwencją popisała się goalkeeper gospodarzy. Nie pozwalając na zdobycie wtedy bramki kontaktowej dla Sosnowiczan. Wycisk. A faulowała w tej sytuacji Dominika Kopińska. Operskalska, ale dobrze tam asekurowała Zając. Kopińska, ma Gawrońską z przodu. A na przedpolu Szymańska, bardzo niepewnie. Zamiast zagrać do Fischerowej, wybiła piłkę na aut, jednak czuje, że to nie jest dzisiaj jej dzień, wpuściła już 4 bramki. Zając. I po raz kolejny piłka na aucie dla zawodniczek w czerwonych trykotach. Po raz kolejny Zając do Pakulskiej. Przedziera się tam w polu karnym. Przejęły zawodniczki gości. Wycisk do Chmirowej. Wiankowskiej. Już nie miała z czego zagrać Wiankowska w tej sytuacji. Tutaj wszystko jeszcze wyjaśniła Getgaudajte. Ale w tej chwili dobry powrót Operskalskiej. I po raz kolejny Olejniczak się świetną interwencją popisała się, nie pozwalając zawodniczkom Czarnych rozwinąć skrzydeł w tej sytuacji. Wycisk na lewą stronę do Chmirowej, która coraz śmielej tutaj zaczyna grać. Piłka w pole karne, dośrodkowanie, ale w tej chwili wszystko wyczyściły zawodniczki Medyka. Zając, daleka piłka, bardzo niecelnie do Gawrońskiej. I piłka po raz kolejny w posiadaniu zawodniczek z Górnego Śląska. Fischerowa. Grat. Po raz kolejny Fischerowa na lewą stronę do wycisk. A przejęcie Sałaty spokojnie. Lampa Kulska naciskana. W tej chwili będziemy mieć kolejną zmianę w zespole. Medyka Konin na boisku zamelduje się Klaudia Łasicka. Która zastąpi Natalię Chudzik w strzelczynie czwartej bramki. Sam
samego końca dzielnie Pakulska walczy ambitnie. Dobre! No i ostatecznie chwilkę na aucie, ale powalczyła tutaj Natalia, nagrodzona oklaskami. Już w tej chwili w pełni kontrolują przebieg tego spotkania zawodniczki Medyka w meczu na szczycie Ekstraligi Kobiet w czwartej kolejce. Medyk Konin prowadzi na kwadrans przed końcem z zespołem Czarnych Sosnowiec aż 4-0. A teraz dobra piłka do Gawrońskiej, powalczy z wypoczynka. Udało się opanować strzał i będzie szansa na piątą bramkę. Poprzeczka, nie ma Konin, nie ma akcji i świetnie poprawia tutaj jeszcze Dominika Kopińska. 76 minuta, 5-0, Medyk Konin. Niesamowita akcja, cóż za emocje, świetna akcja, Anna Gawrońska dopadła do tej akcji, do tej piłki technicznym strzałem, poprzeczkę dopadła tam jak Eden Hazard, Dominika Kopińska i w tej chwili zespół Medyka Konin demoluje już totalnie Czarnych Sosnowiec w meczu na szczycie. Przypomnę, w 9 minucie Dominika Kopińska otworzyła wynik spotkania. Później Kaletka dorzuciła dwa trafienia z karnego, Chudzik. I w tej chwili po raz drugi na listę strzelców wpisała się Dominika Kopińska. Cóż za widowisko. Nie spodziewali się na pewno kibice Czarnych, że tutaj będzie taki wynik. W tej chwili niewiele brakowało, aby Chmirowa pomogła zagrozić bramce bronionej przez Monikę Sowalską. Ta bezbłędnie dzisiaj między słupkami Medyka z problemami, ale opanowała tą piłkę Gawrońska. I spokojnie tutaj walczyła jeszcze Jessica Jaszek, ale spokojnie to asekurowała Sandra Sałata. Spokojnie, Maria, spokojnie! I Sowalska Get Gaudajty przedłużyła to, opanowała Gawrońska. Nie zorientowała się w tym zagraniu z Kopińska, ale ma jeszcze trochę czasu. Być może skompletuje hat-tricka w tym spotkaniu. Byłoby to na pewno duże osiągnięcie w poprzedniej kolejce w meczu derbowym. Udało jej się strzelić trzy bramki w meczu z Polonią Poznań. A za chwilę będziemy mieli zmianę w zespole Czarnych. Na boisku zobaczymy Karolinę Wieczorek. Ale o tym za moment, bo teraz trwa akcja Medyczek. Tutaj dobra piłka Get Gaudajty do Łasickiej. Walczyła jeszcze tam o piłkę, ale piłka opuściła boisko. Sosnowiec, boisko opuściła Andrea Chorwatowa, numer 4. Boisko opuściła Andrea Chorwatowa, a w jej miejsce grająca z numerem 13 Karolina Wieczorek. I to Czarne teraz w ofensywie. Po raz kolejny dobrą interwencją popisała się Sandra Sałata. Lukas oddala zagrożenie. Świetnie, po raz kolejny Kopińska dzisiaj jest najbardziej wyróżniającą się zawodniczką tego spotkania. Oczywiście cały zespół gra bardzo dobrze. Nicole Kaletka również dwie bramki. Świetne spotkanie.
Dużo takich chaotycznych wybić podań, ale teraz ładnie Łasicka do środka, do Gawrońskiej, nie zdołała opanować, wybiła jej to Fischerowa. Lukas do Pakulskiej, nie opanowała Kopińska, Sałata po raz kolejny do Kopińskiej, będzie szansa na kolejną bramkę. No i ostatecznie faulowała w tej sytuacji zawodniczka Medyka Konin. No i wszystko wyczyściła Gabija Getgaudaitė. Olejniczak do Pakulskiej. Ta daleka i daleka piłka do Gawrońskiej. Ale na spalonym najbardziej doświadczona zawodniczka Medyka Konin. A może się podobać, że pomimo wyniku 5-0 cały czas jest ciąg na bramkę z rywali, że chcą tutaj jeszcze zawodniczki Medyka podwyższyć stan rywalizacji, który w tej chwili w meczu szlagierowym i tak jest bardzo wysoki. Ucierpiała w tej sytuacji Klaudia Olejniczak. Sowalska. No ale przyjęły zawodniczki czarnych, walczy Getgaudaitė. Po raz kolejny przejęcie czarnych, prostopadłe podanie do Chmirowej. Będzie żółta kartka dla Olejniczak. Żółta kartka ukarana zawodniczka Medyka Konin, Julia Maskiewicz, numer 4. No to przepraszam, to Julia Maskiewicz została ukarana żółtą kartką. Będziemy mieli tutaj okazję na zdobycie bramki dla czarnych. Na pewno będą starały się to honorowe trafienie zaliczyć. Zobaczymy, czy świetna dyspozycja Moniki Sowalskiej im na to pozwoli. Cierpiała w tym starciu Sandra Sałata, która w tej chwili opuszcza boisko. A przy piłce Dagmara Grat na pewno będziemy tutaj mieli próbę bezpośredniego uderzenia. Dobra siła strzału, ale niecelnie, tylko odbita piłka od reklamy znajdującej się za bramką Moniki Sowalskiej. Sandra Sałata już z powrotem na płycie boiska. Za chwilę będziemy mieć kolejną zmianę w zespole Medyka. Na boisku zobaczymy Alonę Koftun. A tymczasem czarny. Bezbłędny w tej sytuacji zespół Medyka. Rozpędza się Anna Gawrońska. Wygrała ten pojedynek biegowy z Fischerową. Ale już po prostu zabrakło miejsca. I teraz fatalna interwencja Julii Wycisk. Zając już rozpoczęłam. Po raz kolejny wycisk. Olejniczak, Zając. Dobra piłka do Gawrońskiej. Powalczy w polu karnym. Faulowała w tej sytuacji
Alona Kowtun gotowa do gry. Boisko opuści Gabija Dziedgałdajka. A nie, to jest Sandra Sałata. Sandra Sałata, numer 16. Pięć minut pozostało do zakończenia regulaminowego czasu gry. Na Stadionie Miejskim w Koninie w meczu na szczycie czwartej kolejki Ekstraligi Kobiet. 5-0 w spotkaniu z Czarnymi Sosnowiec. Zawodniczki z Sosnowca cały czas chcą strzelić choćby honorową bramkę. Ta sztuka. Nie udaje się zawodniczkom. Walczy Kopińska. Coraz mniej czasu mają zawodniczki z Sosnowca, aby zdobyć to honorowe trafienie. W tej chwili Wiankowska, strzał z dystansu, ale bardzo dobrze ustawiona Monika Sowalska po raz kolejny. Zaprezentowaną tutaj pewną interwencję. I po raz kolejny wycisk błąd. Medyczek. Ucierpiała w tej sytuacji Kopińska, która była faulowana przez Chmirową. Piłkę ustawia Dominika Kopińska. Być może chce skompletować kolejnego hat-tricka w Ekstralidze. Ma mało czasu już. Dosyć daleko odległość na bezpośrednie uderzenie, ale strzał mocny. Szczepinka niewygodna. Kozłowa tuż przed Szymańską. A tym razem pewną interwencją popisała się golkiper gość. Napierają tutaj jeszcze w końcowych minutach zawodniczki Medyka. Kopińska walczy tam pressingiem ambitnie do samego końca. 89. minuta spotkania. Na tablicy wyników 5-0 w meczu na szczycie. Czarne Sosnowiec dzisiaj nie spodziewały się, że czterokrotne mistrzynie Polski postawią tak wysoko poprzeczkę. Już w 9. minucie wynik spotkania otworzyła Kopińska. Później dwie bramki dorzuciła Kaletka z karnego, Chudzik. I w 75. minucie po raz kolejny na listę strzelczyń wpisała się pozyskana latem Dominika Kopińska. Niewiele akcji składnych zaprezentowała nam drużyna z Sosnowca w tym spotkaniu. W 25. minucie piękną paradą popisała się Dominika. Monika Sowalska, broniąc wyniku i nie pozwalając na kontakt wtedy. Później już tak klarownych sytuacji zawodniczki z Sosnowca nie miały. Owszem, nie można im odmówić woli walki. Przeprowadzały akcje, starając się tutaj różnymi rozwiązaniami zagrozić bramce Sowalskiej, jednakże ta sztuka im się nie udała. Tymczasem jedna z ostatnich akcji tego spotkania, Zając w pole karne właśnie do Kopińskiej.
przyjęła to Gabi Getgaudaitė. Zając dobrze tutaj znalazła w środku Gawrońską, która w ostatniej chwili nie zagrała celnie do Łasickiej, ale jest Olejniczak. W tej chwili do Łasickiej piłka, ale przyjęły Sosnowiczanki. One ruszają z kontrą. Operskalska. Cały czas ona przy piłce. Dobry powrót Łasickiej. I faul dla Medyka. W następnej kolejce Medyk zmierzy się z AZS-em PSW Biała Podlaska. Rozpędza się, jest w polu karnym, czy odda strzał. Nie wiem, czemu nie szukałam podania do Kopińskiej. Chciała sama koniecznie tam skończyć. No i niestety nic z tej akcji nie wyszło. Jeszcze walczą tutaj zawodniczki Sosnowca, żeby zdobyć bramkę. Ale po raz kolejny niecelny strzał. Gawrońska walczy o piłkę z Dagmarą Grad. Teraz Sosnowiczanki z kontrą. Jessica Jaszek uda się w dribbling w polu karnym. Chmirowa. Ej, to wszystko bezbłędnie. Dzisiaj linia defensywna zespołu Medyka Konin. Kopińska na lewej, na prawej stronie jest Pakulska, do niej kierowana piłka. Dobry zamysł, jednak zbyt mało miejsca tam było. I Gawrońska nic już w tej akcji nie mogła zrobić. Pakulska. Zając, po raz kolejny Pakulska, już spokojnie czekają na ostatni gwizdek sędziego zawodniczki Medyka Konin. Poziom spotkania na pewno nie rozczarował wszystkich sympatyków kobiecego futbolu. Zespół Medyka dzisiaj wyraźnie lepszy w każdym elemencie gry. I pomimo, że na tablicy wyników 5-0, zawodniczki z Konina cały czas pod grą. Chcą jeszcze tutaj powalczyć o lepszy rezultat. Dają jasny sygnał Górnikowi Łęczne, że w tym sezonie chcą odzyskać stracone mistrzostwo, że to był tylko wypadek przy pracy. Jeszcze będą miały szanse medyczki, dośrodkowanie, zamieszanie w polu karnym, walczy tam Maskiewicz, a w tej chwili właśnie pani Ewa kończy zmagania. Zespołami Medyka Konin i Czarnych Sosnowiec. Mecz na szczycie nie rozczarował
Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do obejrzenia wszystkich bramek, które padły w tym spotkaniu. W 9 minucie strzelanie w Koninie rozpoczęła Dominika Kopińska, która dołączyła do zespołu Medyka latem. Świetnie się już zdążyła zaklimatyzować. Później w 23 na 2-0 podwyższyła Nicole Kaletka. W 60 minucie po raz kolejny wpisała się na listę strzelczyń. W 67 minucie na 4-0 po bardzo dobrym uderzeniu z rzutu karnego podwyższyła Natalia Chudzik. I w 75 minucie wynik spotkania ustaliła Dominika Kopińska. 5-0 leci w świat. 12 punktów na koncie Medyka Konin. Cały czas bezzmiennie na pozycji lidera. A ja zapraszam Państwa bardzo serdecznie do subskrypcji, udostępniania i lajkowania kanału Medyk Konin. Tutaj zawodniczki Medyka jeszcze będą dziękować licznie zgromadzonej publiczności za gromkie oklaski, gorący dopis, fantastyczną atmosferę dzisiaj na trybunach. Naprawdę bardzo dobre widowisko. A ze stanowiska komentatorskiego dla Państwa ten mecz komentował Jędrzej Burek. Transmisję obejrzeli Państwo dzięki Livestream HD.